Iron Man, wyzwanie 90 dni. Dobry czas. Mega, jestem szczęśliwy. 54 km. Jeszcze 36 i strzelę dzisiaj dystans z Ironmana. Spontan, totalny. Więc jadę dalej, cisnę. Jest dobre tempo. Znakomite, 26 km na godzinę. W takim tempie będę mieć jeszcze dobry zapas na biegi, około pół godziny, więc będę mógł szybkim krokiem przejść. Bardzo mnie to cieszy. Jadę dalej. Cześć. Już wracam do domu po trasie. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, ale bardzo zmęczony, bo jeszcze nigdy nie jeździłem tyle na rowerze. 78 km, 78 km, czyli no prawie dystans z Ironmana. Nie udało mi się do 90 dobić, bo przyszedł deszcz, jak widać. Nie no, żartuję, to by była tylko wymówka, że przyszedł deszcz, znaczy deszcz przyszedł i tak, ale po prostu już nie dałem rady. Już poczułem, wyszedłem dzisiaj sobie troszkę za późno, teraz jest 14 i no i wyszedłem, w sumie plan był taki, żeby zrobić 30 km, czyli taką standardową trasę, tak jak sobie jeżdżę, jak robię treningi, i no ale stwierdziłem, że pojadę dzisiaj w inną stronę zupełnie, czyli w stronę północy, w stronę Panga, czyli na stały ląd, żeby wyjechać z wyspy. No i stwierdziłem, że tam sobie przejadę z 15 km i po prostu wrócę, nie, w tą stronę. Sprawdzę, jak to wygląda i co tam się dzieje. No ale tak jechałem, jechałem, dobrze mi się w sumie jechało. No i tak się zdarzyło, że dojechałem, faktycznie wyjechałem z wyspy na stały ląd. I miałem już na liczniku jakieś 46 km, co wtedy nagrałem tam filmik. Czy coś koło tego, już nie pamiętam, bo jestem tak wypompowany. No i udało mi się utrzymać średnią, nie wiem, bo gdzieś mi spadł licznik z roweru, więc muszę sprawdzić dokładnie, ale koło 24,5 km na tym dystansie. Natomiast no, poszło 78, ale już przy 60, jak wracałem już w drugą stronę i nie było cienia żadnego od drzew i słońce grzało we mnie strasznie, a to no, ponad 3,5 godziny w sumie zrobiłem trasy. No nie ponad 3,5 godziny, ponad 3 godziny, coś 3,10 czy 15, sprawdzę później dokładnie. Natomiast po prostu zacząłem już czuć, że coś jest nie tak i widzę teraz po mojej ręce, że o, co mi się tu włącza low battery, że po prostu o, że jest troszeczkę zjarana i po prostu już od słońca, od zmęczenia, od wycieńczenia, bo nigdy jeszcze tyle nie przejechałem na żadnym rowerze. No właśnie od tego upału już po prostu zaczęło mi się kręcić w głowie, już zaczęły się częstsze postoje. Musiałem się po prostu zatrzymać, bo czułem, że zaraz się przewrócę na tym rowerze. No więc w tym momencie stwierdziłem, że dobra, jeszcze się przeturlikam parę kilometrów, zanim żona po mnie przyjedzie. O, tutaj żona. Hello. Że żona po prostu po mnie miała przyjechać, bo nie chciało mi się już wracać przez centrum wyspy, bo tam jest o tej godzinie teraz już mogą być korki, więc średnio się jedzie po prostu pomiędzy autobusami, które jadą pod górę i z rury wydechowej mają gazownię zrobioną. No to nic przyjemnego, więc stwierdziłem po prostu, że tutaj się trochę poturlikam jeszcze właśnie na północy wyspy, gdzie jest bardzo mało samochodów. No i że sobie właśnie tu jeszcze przejadę, ile się uda, zanim ona mnie nie zgarnie. No i wyszło w sumie 78 km. Tak jak mówię, końcówka była bardzo ciężka. Myślę, że jakoś dotoczyłbym się do tych 90. Średnia by mi mocno spadła. Ale nie chciałem przeginać, bo po prostu czasem trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie dość, kiedy powiedzieć sobie stop. Przeczytałem 7 książek w ciągu ostatnich 2 miesięcy na temat triatlonu, na temat treningów, ponieważ no, ja jak za coś się biorę, to chcę być w tym ekspertem. Czyli tak teraz, jak przygotowuję się do Ironmana, chcę wiedzieć wszystkie po prostu jego sekrety i ogólnie triatlonu, pływania, biegania, jazdy na rowerze, chcę mieć to ogarnięte. No i bardzo dużo poczytałem właśnie o
o tym, jak działa w ogóle ludzki organizm, jak dużo się nauczyłem w ten sposób, jakie właśnie efekty daje, jaki trening, w jakiej częstotliwości. No i niestety przetrenowanie, to efekt treningu jest taka sinusoida. Znaczy nie sinusoida, sorry, tak jak mówię, mój mózg jest trochę przyjarany przez słońce, więc mi się myli. Jest po prostu taka górka, nie? Taka górka, czyli wykres, już nie pamiętam, tak jak mówię, no górka, wykres Gaussa, o, poproszę. I ten wykres działa właśnie tak, że robisz trening i zwiększają się twoje możliwości. Organizm zwiększa swoje możliwości radzenia sobie właśnie z różnym wysiłkiem, zależnie od tego, co trenujesz, nie? Czy wytrzymałościowo, czy jeśli chodzi o siłę, czy inne sprawy, więc ten trening ma sens. Natomiast jak za dużo trenujesz, czyli właśnie tak jak ja bym, myślę, już tutaj mówię, no czułem już, że i tak chyba trochę przegiąłem dzisiaj, ale chciałem się dowiedzieć, gdzie u mnie leży ten punkt na razie, gdzie już po prostu nie daję rady, trochę poznać siebie, nie? Natomiast poczułem właśnie ten punkt, w którym wiem, że jakbym dalej już jechał, no to może bym przejechał, może bym sobie odpoczął chwilę, coś zjadł i pojechał dalej, i może nawet 150 km bym dzisiaj przejechał, co jest wątpliwe. Myślę, że gdzieś po drodze bym się po prostu wymiotował i padł i bym zemdlał. Natomiast wiem, że nie dałoby mi to żadnych efektów po prostu treningowych, które satysfakcji, które podjarania się, że tyle przejechałem. Natomiast mój organizm po tego typu treningu miałby gorsze możliwości radzenia sobie z wysiłkiem niż przed nim, nie? Więc nie ma to żadnego sensu, więc należy trenować, należy cisnąć mocno, ale należy robić to z głową, bo jeśli ty przesadzasz, jeśli właśnie ciągle doprowadzasz swój organizm na skraj wyczerpania, to takie treningi wręcz sprawią, że nie dość, że się wypalisz bardzo szybko, bo osiądzie ci po prostu układ nerwowy, osiądzie ci umiejętność właśnie radzenia sobie z tego typu obciążeniem, to po prostu spadnie ci kondycja. Będziesz mieć później mniej energii tak naprawdę, bo twój organizm nie będzie miał możliwości i szans, żeby zregenerować się po właśnie tego typu wysiłku. No bo wysiłek polega na tym, że po prostu twoje włókna mięśniowe, no i cały układy, które tam działają, czyli układ właśnie oddechowy, układ krwionośny, układ nerwowy, też bardzo ważna rzecz, one biorą tutaj udział i jeśli na treningu właśnie podnosisz sobie stopniowo wysiłek, zwiększasz wysiłek, z którym możesz sobie poradzić, to on się stopniowo przyzwyczaja, no i później po takim treningu, jeśli, to jest bardzo ważna rzecz, jeśli nastąpi okres regeneracji, no to organizm ma szansę się odbudować. Natomiast jeśli ty go cały czas przeciążasz, no to jest tak jakby po prostu go niszczyć i na przykład zniszczyć mu 20%, powiedzmy, tu mówię liczby z głowy, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, chcę po prostu podać przykład, natomiast to jest tak, zniszczyć 20% i czyli powiedzmy, ze 100% aktualnych swoich jakby niszczysz w tym organizmie 20%, natomiast na przykład podczas regeneracji możesz się zregenerować tylko 15%, nie? Więc później już masz 95% i znowu zrobisz taki trening, to spadnie ci później już na 75%, nie? I zregeneruje się znowu na 90%, a jeszcze jak nie zrobisz regeneracji, to może i na 80%, więc zacznie ci spadać forma zamiast rosnąć. Więc to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I pamiętać w różnych dziedzinach swojego życia, po prostu trzeba zapieprzać mocno, trzeba zapieprzać z głową, ale też trzeba pamiętać właśnie o regeneracji, trzeba pamiętać o tym, że zmiana powinna następować małymi krokami. Czyli nie tak właśnie, często ludzie, których widziałem, ja trenuję na siłowni od 15 lat i widziałem, ludzie przychodzą na siłownię na początku zaraz w ogóle trenowania, kiedy ich być może mięśnie potrafią coś tam podnieść, ale ich na przykład stawy, ich właśnie pozostałe układy nie są na to przygotowane, to no przychodzą, 2 tygodnie pochodzi, weźmie na klatkę za dużo, wypadnie mu na przykład bark, czy zrobi sobie jakąś kontuzję i później nic z ćwiczeń, bo człowiek nie ma jak, nie? No bo po kontuzji już odpada w ogóle możliwość ćwiczenia na długi, długi czas. Więc chcę dzisiaj tyle ci powiedzieć. Tak jak mówię, ja jestem bardzo zadowolony z dzisiaj. Doszedłem, myślę, właśnie do swojej granicy. Troszkę chyba ją nawet przekroczyłem, ale myślę, że niedużo. Bo tak jak mówię, ostatnie parę kilometrów to już się tak toczyłem. Po prostu pewnie jak będę Ironmana robił, to tak na bieganiu będę wyglądał pod koniec. Za te niecałe 3 miesiące, natomiast później już było po prostu takie już wymęczanie, już daleko bym nie zajechał, nie miało to nic wspólnego z jazdą na rowerze, więc tak jak mówię, trenuj,
cały czas ulepszaj swoje życie, ale zawsze pamiętaj o tym po prostu, żeby stopniowo, małymi krokami dać sobie właśnie szansę na regenerację i to, tak jak mówię, to dotyczy różnych obszarów życia. Po prostu trzeba mieć cierpliwość tutaj. Bardzo dobrze, jak człowiek ma ambicje, jak chce mieć już, bo to sprawia, że po prostu działa i nie odwleka czegoś na później, ale no, trzeba się czasem po prostu troszkę stopować, żeby się nie wypalić, nie? Tak samo to ma... To samo dotyczy pracy, to samo dotyczy prowadzenia biznesu, to samo dotyczy związku. Można kogoś przecież zakochać na śmierć po prostu, zbytnio go wręcz tą osobę osaczyć, nie? Bo ją tak strasznie kochasz, bo jesteś zakochany czy zakochana na samym początku zwłaszcza. Także ta osoba po prostu poczuje, że zaczyna brakować jej tlenu w życiu, zaczyna brakować jej przestrzeni i nie będzie chciała być w takim związku, nie? Więc spróbuj po prostu mieć to zawsze na uwadze, żeby zachować pewną równowagę. Więc ja jadę, już nie będę więcej gadał, bo tak jak mówię, moja głowa jest teraz dymiąca. Tu jest z tyłu na szyi, nie widać tego, ale czuję, że jest po prostu tutaj kark, co było pod kaskiem, spalone trochę. Więc w domu wskoczę po prostu do jacuzzi i będę tam siedział dzisiaj pewnie cały dzień, relaksując się i ciesząc się, delektując tym, że dzisiaj no, pokonałem bardzo dużą barierę w swoim życiu. Barierę 78 km na rowerze, no w dobrym czasie, z dobrą średnią. Z taką średnią, jaką potrzebuję mieć na Ironmanie, żeby później na spokojnie sobie jeszcze przebiec tą końcówkę, ten półmaraton. No, więc to na tyle. Zapraszam Cię jak zwykle, żebyś sobie wszedł czy weszła na wyzwanie 90dni.pl. Tam możesz znaleźć 3 dni darmowe programu, możesz sobie je przerobić, sprawdzić co tam przygotowaliśmy i być może już coś w Twoim życiu się zmieni po tych 3 dniach i będziesz mieć ochotę kontynuować ten program. Natomiast ja dzisiaj Ci mówię, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć!